Rozmawiamy z Robertem Zielińskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wydawało się, że możemy rozpocząć tę rozmowę w super nastrojach, ale niestety ten gol w końcówce troszeczkę to zmienił. Rozmawiamy tuż po meczu Polska-Holandia. Zabrakło 8 minut, tak? 8 minut, żebyśmy byli szczęśliwi. No niestety tak, chociaż tego tak bym może nie rozpatrywał. Tak jak po meczach z tych towarzyskich z Ukrainą i Turcją mówiliśmy, że wynik był lepszy niż gra, tak tutaj jest odwrotnie, że gra była lepsza niż wynik. Myślę, że Polacy pozytywnie zaskoczyli w tym spotkaniu. To było tak naprawdę jedno z najlepszych spotkań reprezentacji Polski w ostatnich latach i to zdecydowanie, bo ile mogliśmy się spodziewać, że Polacy powalczą, że będą nieźli w destrukcji, w przeszkadzaniu, tak nie spodziewałem się aż tyle, że ta kadra probierza pogra fajnie z przodu w ofensywie, że będziemy potrafili utrzymać się przy piłce, że będziemy stwarzać okazje. Celnych strzałów na bramkę mieliśmy nawet więcej niż Holendrzy. No wszystko to jest bardzo fajne, optymistyczne i można było z dumą oglądać tę drużynę. Natomiast no wszystko psuje ten nieszczęsny wynik, bo tak naprawdę czy przegralibyśmy 0-7, czy przegraliśmy 1-2, to nasz licznik punktowy wygląda tak samo. Może to morale troszeczkę wzrosło. No trochę jak Hiszpanie kiedyś mówili przez wiele lat, kiedy 30 lat nie mogli nic w piłce osiągnąć, mając takie wielkie kluby jak Real i Barcelona, że gramy jak nigdy, przegrywamy jak zawsze. No u nas też niestety dzisiaj to troszeczkę zafunkcjonowało. Natomiast okazało się, że istnieje świat bez Roberta Lewandowskiego, o czym nadobitnie rozmawialiśmy ostatnio i ten świat dzisiaj naprawdę istniał. No jest lepiej z tą reprezentacją. Widać, że liczyliśmy bardzo na Fernando Santosa, że trener, który zdobył Mistrzostwo Europy, tu przyjdzie, ponaprawia. On tak naprawdę jeszcze pogłębił tę degrengoladę, oczywiście przy dużej pomocy piłkarzy i naszej federacji. Natomiast Probierzowi trzeba oddać to, że okazuje się selekcjonerem reprezentacji Polski o niebo lepszym o dwie klasy od Fernando Santosa, chociaż wszyscy się tego obawiali. On to poskładał i pod względem atmosfery, i pod względem gry, więc ta reprezentacja wygląda przyzwoicie. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy a propos szans reprezentacji w programie zapowiadającym Euro, że choćbyśmy tutaj nawet zagrali bardzo dobrze, to i tak możemy nie wyjść z grupy, no bo trafiliśmy na taką prawie że grupę śmierci, jedną z najtrudniejszych. No wyjść z grupy z Holandią i Francją jest bardzo, bardzo trudno i z solidną Austrią. No dobrze, ale to jest tak, że to jest, oczywiście ta gra była w porządku, ale umówmy się, nasza obrona była dziurawa. Gdyby Holendrom w pierwszej połowie weszła połowa tego, co mieli stuprocentowego wypracowanego, to by nie było 1-2, tylko 1-4. I ja się nie zgadzam z tymi dobrymi opiniami, które komentatorzy w Telewizji Polskiej i Telewizji Polskiej w likwidacji mówili na temat Bartosza Salomona. Uważam, że pierwsza bramka to był strzał pod jego nogami rykoszet, a druga bramka nie upilnował napastnika. On jest po prostu za wolny, jest ciężki i słaby technicznie, no i tyle. Znaczy tutaj się zgadzamy, może tam słaby technicznie jak na obrońcę to może nie, bo on potrafił długimi podaniami zagrywać, natomiast on jest zupełnie bez formy. To wynika z tego, że on był dyskwalifikowany za wpadkę dopingową, długo nie grał i jest słabszy po prostu niż to było przed tą przerwą. Dzisiaj ewidentnie niestety po raz kolejny zawalił już z Ukrainą, to sygnalizowaliśmy, że przy tej bramce do Wbyka był mało zwrotny, że przyglądał się i dzisiaj niestety też. Co do tego, co powiedziałeś a propos Holendrów, ja uważam, że Holandia się trochę rozczarowała. Ja się więcej po nich spodziewałem i mieli kilka meczów w ostatnich dwóch latach lepszych niż dzisiaj. To jest trochę drużyna w przebudowie, tam też dochodzi trochę młodych ludzi. Ci, którzy mają ciągnąć reprezentację jak Depay i kilku innych zawodzą, mieli też swoje problemy z kontuzjami. Futbol też oczywiście nie jest sprawiedliwy, o tym pamiętajmy, bo oczywiście gdyby Holandia wykorzystała wszystkie sytuacje, to by prowadziła i tak naprawdę wynik 2-1 jest sprawiedliwy. Natomiast często bywało tak, że drużyna lepsza nie wygrywała, remisowała czy przegrywała i dzisiaj Polacy mieli na to ewidentnie taką realną szansę, bo to mogło pójść w różne strony. Oczywiście mogli Holendrzy wykorzystać sytuację, mógł tam Szczęsny się nie zachować bardzo dobrze i byłoby 4-1 do przerwy dla Holendrów. Natomiast było też tak, przypomnij sobie, że były fragmenty z 10-15 minut w pierwszej połowie i w drugiej, kiedy Polacy
bardzo długo otrzymywali się przy piłce, mieli groźne sytuacje, zwłaszcza był taki kwadrans na początku drugiej połowy spotkania, gdyby tam Kiwior lepiej przymierzył, tam mieliśmy z dwie sytuacje, to my mogliśmy prowadzić 2-1 i Holandia byłaby w bardzo dużych opałach, więc to balansowało, tak dryfowało w różne strony, dlatego właśnie ja jestem pozytywnie zbudowany grą naszych, że wielokrotnie, bo pamiętasz, że nawet z Turcją pod pressingiem czy Ukrainą mieliśmy problem z utrzymaniem się przy piłce, wyjściem, a tu były długie fragmenty, kiedy wymienialiśmy pogadania, kiedy stwarzaliśmy sytuację, oddaliśmy więcej celnych strzałów na bramkę. Oczywiście ta obrona jest dziurawa, no i efekt był jednak taki, że gdzieś ta piłka Salomonowi przeleciała między nogami, później się spóźnił, no oczywiście to jest cała gra formacji i pomocy i obrony, bo to nie jest tylko tak, że indywidualny błąd Salomona akurat zdecydował, bo można było wcześniej zablokować strzał, bo Janek Bednarek też był ciągle spóźniony. Ja nim jestem najbardziej rozczarowany tak naprawdę, bo Salomon to tak nagle znowu się odnalazł, kiedyś był uważany za talent, trafił nawet do Milanu, przez pewien czas tam się nie przebił. Natomiast biorąc pod uwagę jego wiek, to, że miał tę przerwę, dużo się nie spodziewałem. Natomiast Janek Bednarek kilka lat temu dawał się, że to jest człowiek, który podbije Premier League, że wybije się z Southampton do lepszego klubu. Natomiast on z każdym rokiem gra coraz gorzej i to niestety widać w ostatnich meczach reprezentacji. Szkoda, bo było kilka naprawdę fajnych elementów, gdzie się super pokazaliśmy i trochę nam ta przeszła koło nosa ta szansa. No to takie jest właśnie najbardziej w piłce przykre, że już się jest w tym ogródku, już wita się z gąską i nagle to ciastko jest zabierane i niestety. No. Co pozytywnego, no, że widać, że potrafimy grać w piłkę, nie tylko przeszkadzać, nie tylko w obronie, tak jak, bo przypomnijmy sobie mecz z Walią, my tam nie stworzyliśmy sytuacji, prawie nie oddaliśmy strzału, wygraliśmy w karnych ten baraż, natomiast po tym meczu tego nie można powiedzieć, to był silniejszy przeciwnik niż Walia, Holandia, my często się utrzymywaliśmy przy piłce, my strzelaliśmy, rozgrywaliśmy akcje, więc jest to pozytywne, tylko teraz kwestia, czy my na mecz z Austrią się nie wystrzelamy, bo tutaj graliśmy dobrze, walczyliśmy, przegraliśmy, za chwilę mamy Francję, która wydaje się mission impossible, tak? I okaże się, że na mecz z Austrią, który zdecyduje o tym, czy wyjdziemy z grupy, czy nie, to już te rewolwery będą puste. Mecz z Austrią jest drugi, także z Francją na końcu, także jeszcze jest szansa, że to się stanie. Ja się zgadzam z tym, że oczywiście była ta reprezentacja chyba najlepsza od dawna, jaką widzieliśmy. Chyba ostatni taki tak dobry mecz to był chyba z Anglią na Narodowym, jeszcze chyba za trenera Sousy, tak? Tak. To było chyba tak, taki jest poziom chyba tej reprezentacji. To akurat dobrze wróży. Zwłaszcza, że jest kilku młodych zawodników, nowych zawodników, którzy weszli. No i właśnie, nie było Roberta Lewandowskiego. Ja powtarzałem to od dłuższego czasu, że rozmawialiśmy o tym, że Robert wielokrotnie był hamulcowym tej reprezentacji ze względu na grę, bo nie trafiał z formą na mistrzostwa i ze względu na to, że był troszeczkę toksyczny w zachowaniach wobec kolegów. Ostatnio na szczęście to się zmieniło. On nawet dzisiaj na tej ławce było widać, że autentycznie żyje, że mu zależy, że chce pomagać kolegom, że tam nie ma żadnej zawiści, że ktoś inny strzelił gola, czy reprezentacji idzie bez niego. Ja myślę, że te ostatnie przegrane eliminacje sromotnie ze słabymi przeciwnikami troszkę go nauczyły, zaczął podchodzić trochę inaczej. Trener Probierz znalazł z nim wspólny język i to wygląda lepiej pod względem atmosfery i myślę, że poniekąd ta gra była pochodną tego. Natomiast ja powtarzam od dłuższego czasu, bo tutaj niektórzy awizowali Krzysztofa Piątka w pierwszym składzie. Ja byłem przekonany i liczyłem na to, że Michał Probierz postawi na Adama Buksę. Powtarzam, niektórzy się pukali w czoło, jak mówiłem z 3 lata temu, że Adam Buksa najlepiej na świecie gra głową w piłkę. Podtrzymuję to i dzisiaj to pokazał. Komentowałem mecze Major League Soccer, amerykańskiej ligi w Polsacie i były takie sytuacje, że Buksę przy rzutach rożnych czy wolnych kryło po 3-4 piłkarzy i nie potrafili go utrzymywać, strzelał gola głową. On w tym elemencie jest po prostu kapitalny. Troszeczkę szkoda, bo jego karierę, kiedy do Lens trafił do Francji, zatrzymała kontuzja. Przez rok prawie nie grał w piłkę. Musiał się ewakuować do Turcji. Tam strzelał 16 goli. Natomiast on prawie zawsze, kiedy wchodzi w reprezentację, to strzelał bramki w eliminacjach i meczach towarzyskich. Tą głową gra kapitalnie. No i tak naprawdę to jest niesamowicie groźny element, bo jeżeli stworzysz z rzutów rożnych, wolnych czy dośrodkowań z akcji 6-7 wrzutek do Buksy, to masz praktycznie jedną, dwie bramki w meczu zagwarantowane. Szkoda, że tylko raz udało mu się tę piłkę na głowę dostarczyć Piotrkowi Zielińskiemu z rzutu rożnego, bo mogło być więcej szans na to, ale to pokazuje, że jest alternatywa dla Roberta Lewandowskiego.
Lewandowskiego, z której mogliśmy wcześniej skorzystać. Ale i to jeszcze jest o tyle ciekawe, że ta obrona holenderska jest przecież wysoka. No to nie jest, to nie są niscy gracze. No zgadza się, no Van Dijk i inni no tam fantastycznie grają w powietrzu, no ale to podanie to było idealne, timing, wejście Buksy, tak wszystko jak wyćwiczone na treningu, jak w podręcznikach. Szkoda, że nie utrzymaliśmy dłużej tego wyniku. Przy tym naszym dzisiejszym większym niż się spodziewaliśmy potencjale w ofensywie, gdyby jakaś wyszła kontra, kolejny stały fragment gry na 0-2, to już Holendrzy by się z tego nie podnieśli, z dwubramkowego przegrywania tego meczu. Szkoda, tak były takie właśnie momenty, że graliśmy falami, że daliśmy się zepchnąć, po czym znowu byliśmy przy piłce, stwarzaliśmy sytuację. To też trochę pokazuje tak naprawdę najbardziej, jak potencjał tej drużyny, tych zawodników był marnowany, też z ich samych winy, bo była zła atmosfera, bo nie byli w formie, może trochę czasami lekceważyli przeciwników czy reprezentację. No, drużyna tak grająca z Holandią, jak może nie wyjść z grupy z Czechami, Albanią, Estonią i tak dalej, tak? No, trochę za późno się obudziliśmy. To prawda, natomiast myślę, że najlepszym opisem tego meczu, czy jakby poziomu, na jakim grała polska reprezentacja, było to, że momentami Holendrzy w zasadzie nie wiedzieli, co grać. Podawali do tyłu, rozkładali ręce, podawali na aut, gubili się i to było rzeczywiście, dawno nie było czegoś takiego, że polska reprezentacja jest w stanie tak odciąć linię ataku i linię pomocy, zamknąć środek pola, żeby przeciwnik tej klasy, jak Holandia oczywiście, nie był w stanie, nie miał pomysłu na to, jak zagrać. Ja myślę, że trochę nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ta Holandia, jak trochę ich się przyciśnie, jak się pogra piłką, jak jest się w formie, to oni zaczynają się gubić. Nie mają takiego swojego stylu. Ja uważam, że Ronald Koeman, który był wybitnym piłkarzem, nie jest wybitnym trenerem. On widać był taki przestraszony i zagubiony na tej ławce. On też był obrońcą, który miał super kopyto, strzał, ale był taki troszkę toporny i tak mam wrażenie, że taki jest jako trener. Co prawda piłkarze akurat ma wielu artystów, ale nie widać tej ręki trenera, wiesz, tego sznytu, że jak gra drużyna Guardioli, to widzisz po każdym ruchu, podaniu, ustawieniu, przesuwaniu się zawodników. Natomiast mam wrażenie, że drużyna Koemana to jest taka trochę improwizacja i potencjał tych holenderskich piłkarzy nie jest do końca wykorzystywany, a zwłaszcza w tym meczu nie był i to była nasza szansa. Ja myślę, że Probierz na jego tle na pewno nie wyglądał gorzej jako trener, a być może nawet lepiej, bo jednak średnio dysponował troszeczkę słabszą drużyną niż Holandia. Polska jak odnosiła sukcesy w latach 80. i 70., to miała poza obroną, którą jak już powiedzieliśmy, mam obecnie dziurawą, miała zawsze silną drugą linię. I dzisiaj widzieliśmy rzeczywiście polską drugą linię, która była silna. Jak nigdy, jak dawno nie była. Zgadza się. Piotrek Zieliński dobry mecz do momentu, kiedy był na boisku. Nikola Zalewski pokazał się świetnie. Ja byłem zaskoczony nawet, bo ja tak z dystansem do niego podchodzę, ale on dzisiaj i strzelał, i szarpał, i bronił. Kuba Moder widać, że zaczyna odzyskiwać formę. Dobrą zmianę po wejściu dał Piotrowski. Tam niewiele brakowało, aby strzelił gola. Po jego podaniu Świderski był blisko. Frankowski na swoim skrzydełku też zrobił. Widać, że Probierz ma też dużo wariantów. Spodziewaliśmy się, że wyjdzie Slisz w pierwszym składzie, miał trochę ostatnio kłopotów z kontuzjami, wyszedł Romańczuk i też w pierwszej połowie spisywał się bardzo poprawnie. Pojawił się ten Piotrowski, jest Moder. Widać, że to jest nareszcie drużyna, że tak naprawdę jest 20 zawodników do grania i każdy jakoś tam daje radę. Ja trochę wbrew temu wszystkiemu paradoksalnie żałuję, że ten Lewandowski cień nie był do gry, bo nawet gdyby pojawił się na te 20-30 minut przy jego klasie, tym instynkcie strzeleckim, gdzieś może można było tych Holendrów na 2-1 skaleczyć i wygrać to spotkanie. Żałuję tej szansy, bo to myślę, że remis czy wygrana z Holandią byłaby takim motorem tej reprezentacji, czymś takim wskrzeszeniem trochę, nadziei, pokazaniem, że potrafimy. Teraz oczywiście możemy być zadowoleni, że zagraliśmy w pewnych elementach dobrze, fragmentami, natomiast no, wynik jest jaki jest. Jest 1-2, mamy 0 punktów, przed nami trudne mecze i w zasadzie możemy o tym meczu zapomnieć w kategoriach psychologicznych, że może piłkarze uwierzą, że można, że mają umiejętności, że ich stać, to jest pod tym względem wartościowe. Natomiast też zostawiliśmy pewnie na tym boisku sporo zdrowia i kwestia, jak szybko ci zawodnicy się zregenerują, czy nie będzie jakichś mikrourazów. To będziemy mieli jeden dzień więcej odpoczynku niż Austriacy, w związku z tym to jest też jakby plus dla nas.
Tak, no też kwestia, jaki będzie wynik meczu tego Austria-Francja, z jakim wynikiem podejdzie Austria do meczu z nami, z jakim nastawieniem psychicznym, na ile właśnie fizycznie czy pod względem kontuzji zostaną przetrzebieni. Sprawa jest cały czas otwarta, zwłaszcza no, gdyby wychodziły dwie drużyny z grupy, to w zasadzie moglibyśmy się skupić bardziej już tylko na kibicowaniu po tej porażce, natomiast w momencie, kiedy trzy punkty wystarczą do awansu, no to to jedno zwycięstwo z Austrią może nam je zapewnić, więc tutaj myślę, że wiara w narodzie będzie, w drużynie też. Austria jest solidną drużyną i niestety jest w formie, co pokazała przed Euro, ale no to też nie jest jakaś drużyna poza naszym zasięgiem. Myślę, że jeżeli jesteśmy w stanie powtórzyć taki mecz jak z Holandią w meczu z Austrią, to mamy szansę na zwycięstwo, tak? Austriakom ostatnie mecze wychodziły, więc tak patrząc statystycznie, teraz powinni zagrać jakieś słabsze spotkanie, chyba że zagrają to słabsze z Francją. To też jest kwestia ich podejścia, bo oni mogą na przykład mecz z Austrią troszeczkę odpuścić na zasadzie, że i tak przegramy, a skupić się na meczu z Polską, bo to jest mecz o awans. Kwestia, jak do tego trener i piłkarze Austrii podejdą. No na turnieju tak nie wolno robić, bo to jest tak, że to się morale psuje. Oczywiście, że nikt na 100% nie odpuści, ale gdzieś tam w głowach może troszeczkę siedzieć. Uważajmy na kontuzję, tak? A może trener gdzieś tam dwóch zawodników, którzy tam są nie do końca pewni ze zdrowiem, formą, zostawi na ławce. No to wiesz, no, na turnieju trzeba kombinować. To nie jest jeden mecz. Tutaj trzeba rozłożyć to wszystko bardzo odpowiednio, ale problem, mam wrażenie, że to jest już bardzo doświadczony trener, grał w piłkę na niezłym poziomie, gdzieś tam miał epizod grecki, dużo w klubach. To jest taki troszeczkę fajny psycholog w kontaktach z piłkarzami i taki człowiek, który cały czas kombinuje, który cały czas myśli, który szuka jakichś rozwiązań taktycznych, pomysłu na mecz. To nie wygląda tak, że no, zestawiłem jedenastkę, wychodzimy, coś tam będziemy grali. On cały czas szuka, cały czas kombinuje i z ustawieniem, i z taktyką. To mi się w nim podoba. Ja się, powiem szczerze, obawiałem raczej takiego scenariusza jak z meczu otwarcia, że wyjdą Niemcy ze Szkotami, nałożą ile będą chcieli tak naprawdę i będzie pozamiatane. I ja się bałem tego, że nasi wyjdą, nogi będą im się trząsły, w związku z tym Holendrzy szybko strzelą 2-3 bramki i już pozamiatane, w zasadzie atmosfera siadła. Było odwrotnie. W tym momencie to Holendrom było widać, że trzęsły się nogi, no bo nie wiedzieli, co się dokładnie dzieje. Tak, byli pod presją, byli faworytem, nie szło. Trener Kuman nie pomagał, mam wrażenie. Nie mieli jakiegoś taktyki, planu na to spotkanie. I tak trochę wyszli i myśleli, że samo się to wygra, jesteśmy lepsi, Polacy się położą. Tutaj wyszedł zespół dobrze ustawiony. Jeszcze do tego ta bramka w pierwszej fazie spotkania, która zawsze wprowadza jednak jakąś nerwowość. No tutaj najbardziej można żałować, że nie poszliśmy za ciosem, że nie poszło nic na 2-0, że no trochę też zabrakło farta, bo znaczy momentami był, no bo Holendrzy mieli kilka sytuacji, kiedy mogli strzelić gola, ale akurat przy tych bramkach tego fartu nie było, zwłaszcza przy tej pierwszej, tak? To jest jakaś taka obcierka, piłka tam przelatuje między nogami, no ale nie wymagajmy za dużo, no zwykle w sporcie suma tego szczęścia i nieszczęścia równa się zero, było może tego za dużo. Ja najbardziej żałuję tego fragmentu świetnego na początku drugiej połowy, tak z 15-20 minut, tam były naprawdę dwie świetne sytuacje. Holendrzy nie wiedzieli, co się dzieje. My graliśmy jak Holandia, oni wyglądali jak reprezentacja Polski z meczów z Walią czy z Czechami, którzy nagle się cofnęli i się bronią. To ktoś by pomyślał, że piłkarze zamienili się koszulkami na dłuższy fragment gry. Znaczy, nie wiem, tylko ta decyzja Michała Probierza, co prawda akurat Piotrowski dał dobrą zmianę o zdjęciu Piotra Zielińskiego na ostatnie 20 czy 15 minut. Tam już myśleliśmy, to było przy 1-1, że bardziej o destrukcji, o zagęszczeniu środka pola, bronieniu, ale wtedy akurat padła po zejściu Piotra ta bramka na 2-1 dla Holandii. Oczywiście to jest tylko gdybanie, ale mimo wszystko moim zdaniem on gwarantował nam to, że jak piłka do niego trafiła, to ją przy niej się utrzymał, rozegrał, uspokoił. Też myślę, że obecność Piotka pod względem takiego autorytetu, osobowości jest ważna dla zawodników i w pewnym momencie trochę Holendrzy za bardzo znowu przejęli inicjatywę w tych ostatnich 15-20 minutach, a wtedy zawsze coś się dzieje i jakaś tam piłka wpadnie, ktoś się spóźni i tak się niestety stało. Czy mimo przegranej, na koniec mówiąc, czy mimo przegranej z Holandią 1-2, myślisz, że nasze szanse na awans są większe niż sądziłeś przed turniejem, czy mniejsze? Trudne pytanie. Ja bym powiedział, że niestety mniejsze, ponieważ ja myślę, że ten mecz
będzie nas dużo kosztował pod względem fizycznym. Co prawda podkreśliłeś to, że mamy jeden dzień więcej od Austriaków. To jest jakiś plus, więc większa szansa na regenerację. Natomiast wiesz, kiedy coś jest na wyciągnięcie ręki, już wydaje się, że to masz i to umyka, to też tak trochę schodzi z człowieka powietrze. Oczywiście to może podziałać w drugą stronę. Jesteśmy podrażnieni, dobrze zagraliśmy, straciliśmy punkty. Widzimy, na pewno nie zabraknie nam waleczności, nie zabraknie nam paradoksalnie gdzieś takich solidnych umiejętności. Natomiast no, nie jestem jakimś optymistą. Ciągle uważam, że to jest jednak 60-40 dla Austriaków, a ten mecz będzie decydował o awansie. Natomiast wiesz, zupełnie innych, mimo wszystko rozmawiamy o innej atmosferze, z innym podejściem takim psychicznym, bo przypominasz sobie choćby poprzednie Euro i na dzień dobry ta przegrana ze Słowacją w bardzo złym stylu, to było takie dołujące. Tutaj nawet ta porażka jest taka, że troszkę daje powodów do optymizmu i daje powodów do tego, że możemy podnieść głowę. Graliśmy z Holandią momentami fajnie piłkę, oddaliśmy więcej celnych strzałów, potrafiliśmy się utrzymać, więc albo mistrzostwa ostatnie w Katarze, kiedy my graliśmy ciągle tą długą dzidę w tych pierwszych meczach i to tak siermiężnie strasznie wyglądało, albo ten mecz z Argentyną, kiedy tam trochę się ośmieszaliśmy tym stylem gry. Więc tutaj tego nie było. Tutaj możemy powiedzieć, że graliśmy w piłkę, podjęliśmy rękawice, że Holandia momentami była od nas słabsza piłkarsko, tak? Były takie fragmenty tego spotkania. W wyniku powiedziałbym, że zasłużony tak naprawdę, jak na chłodno odstawimy emocje tego, że kibicujemy Polsce, to wynik jedną bramką Holandia powinna ten mecz wygrać, ale wcale nie musiała i to nawet wcale nie musiała zremisować. Myślę, że jakby się mecz trochę bardziej szczęśliwie jeszcze dla nas ułożył, gdybyśmy tak z zimną krwią wykorzystali jedną sytuację, to my mogliśmy to spotkanie nawet wygrać. No więc wiesz, była zabawa, były emocje, wszyscy tam ściskali kciuki, nie musieliśmy się za tę drużynę wstydzić. No, ja bym nie chciał śpiewać Polacy, nic się nie stało, znowu jak przegrywamy, ale wiesz, kiedy śpiewali nasi kibice Polacy, nic się nie stało po takich ewidentnych blamażach, jak były w 2018 w Rosji, czy w meczu ze Słowacją na Euro, czy po słabych meczach niektórych w Katarze, to wtedy to było żenujące, to Polacy nic się nie stało. Natomiast tutaj wyszły na boisko dwie drużyny zbliżone poziomem i akurat wygrali Holendrzy, ale trzeba pochwalić tę drużynę, no i gdzieś ten niedosyt jest głównie z wyniku tak naprawdę, no i to, co podkreślaliśmy, tak analizując merytorycznie, czego nam brakuje. Brakuje nam trochę tej obrony, no bo Buksa się w ataku wywiązał, pomocnicy grali nieźle. Niestety brakuje nam środkowego, dobrego obrońcy. Gdybyśmy mieli dzisiaj Kamila Glika w takiej swojej optymalnej formie, jak nas przyzwyczaił, no bo Dawidowicz raz, że miał kontuzję, nie mógł wyjść, ale też nie jest pewnym zawodnikiem. Salamon miał taki dobry moment z rok, dwa lata temu, ale teraz nie jest w formie, jest słabym ogniwem. Bednarek niestety też z Kiwiorem jest różnie. Gdybyśmy mieli teraz dobrą obronę z Piszczkiem, Glikiem, to ta drużyna mogłaby na Euro naprawdę tutaj w tej grupie zrobić niespodziankę. Dziękuję bardzo, Robert, za rozmowę na gorąco po meczu. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału, do wspierania nas i do zobaczenia. Zobaczenia. Jeszcze Polska nie zginęła. Myślę, że z Austrią będą znowu emocje. Myślę, że będzie walka, dobra gra, sprawa jest otwarta. Ja powiedziałem 60-40 z Austrii, tak na zimno, na chłodno, a tak już bardziej z punktu widzenia kibica to 50-50 albo 51-49 dla Polski. Zobaczymy, czy wróci Lewandowski. Jeżeli się zregenerujemy, jeżeli nie będziemy rozpamiętywać, że się nie udało, że przegraliśmy, to uważam, że może być dobrze. Na pewno mamy gwarantowane super emocje, twardy, równy mecz. A ja myślę, że wygramy z Holandią. Z Austrią, przepraszam, z Austrią. I tego się trzymajmy, oby Mariusz okazał się prorokiem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.